Siema, siema. Witam Was w kolejnym pięknym dniu. Mamy gdzieś 6:30. Pogoda, jak widzicie, dobra, w zasadzie ciepło jest. Natomiast słoneczko jakoś tak niespecjalnie współpracuje jak na ten dzień. Jadę sobie za chwileczkę do sklepu gdzieś po jakąś wodę, bo wczoraj zapomniałem kupić. Może też jakieś, rozumiecie, ogarnie się jeszcze owoce na śniadanie. Co dalej planuję robić? Jeszcze do końca nie wiem, powiem szczerze. Myślałem może o jakichś wodospadach na wyspie Bohol. Mniej więcej dojazd do około godzinki, plus jeszcze pewnie trzeba będzie coś dojść sobie z buta. Gdyby było fajne słoneczko, może przejechałbym się też na Alona Beach, zobaczyć, jak to tam też wygląda. Ale oprócz tego, powiem Wam szczerze, znalazłem w internecie przynajmniej ciekawą siłownię w Takbila Run. Wejściówka dzienna wychodzi około 200 pesu, tak przynajmniej piszą w internecie. Czyli jeżeli byłoby to prawda, no to jest to około jakieś tam 14-15 zł, więc niewiele. Myślę, żeby przejechać się, zrobić gdzieś trening, żeby tutaj nie sflaczać przez ten czas. I tyle. Na razie jedziemy po wodę. Skręcają najpierw przed Wami, później skręcają za Wami i jakoś to idzie. Teraz pyk z prawej strony i jedziemy. Kurwa, szaleństwo. Sobie wybierzemy. Zobaczcie tutaj, kawa gotowa w 3 w jednym. Do tego jakieś proszki chyba do prania w małych opakowaniach. Nie każdy ma pieniądze, żeby gdzieś wiadomo wydawać więcej. Do tego też wszystkie rzeczy gdzieś tutaj w małych ilościach. O, Tanduan. Jest rum do kupienia, pani mówi. Teraz widać, pani mówi, jest rum do kupienia. Jajeczka, warzywa, owoce. Ja sobie kupiłem tutaj mango, 2 sztuki. Także będziemy za chwileczkę próbować. Yeah, I see. Obok jest piekarnia, jakieś lokalne wypieki. Może też za chwileczkę spróbuję czegoś tutaj. Zobaczmy, co tu mamy. Morning. Mamy różnego rodzaju bułeczki. Słyszałem raczej, że pieczywo nie jest najlepsze, ale może zobaczymy, co to jest. Dobra, słuchajcie, coś tam na śniadanie kupione. Pogoda, jak widzicie, się poprawia, także wracam sobie na nocleg. Wracam sobie na kanciapę, zjem coś. Trzeba będzie się wysmarować i pomyśleć, co robić, bo chyba dzisiaj będzie naprawdę ładny dzień. Słoneczko jeszcze jak do tej pory tak nie świeciło, a wiem, że potrafi tak dowalić, że skóra schodzi jak z węża. Powiem Wam, że ciężko mi się przyzwyczaić, żeby nogi dawać do przodu. Normalnie w motocyklu zawsze dawałem do tyłu.
wiem, przez stację. I jesteśmy. Hello. Zapominam, że tutaj trzeba zostawić kluczyk w odpowiednim miejscu, żeby otworzyć schowek. No więc tak, kupiłem sobie dwa razy mango. Bardzo mięciutkie, już umyte. Myślę, że powinny być dojrzałe. Dosyć spore. Za całość zapłaciłem gdzieś około 94 peso, także nie za dużo. Jak już wiecie, na nasze to będzie około 7 zł. No i mam tutaj takie jakieś dwa też filipińskie przysmaki. Były trzy, takie wziąłem sobie dwa przysmaki. Nie wiem, co tu jest za nadzienie w środku, wygląda jakby... No dobra, nie wiem, jak wygląda. Nie będę wymyślał, bo nic wam nie powiem. Natomiast ja miałem takie dwie, zjadłem już jedną. Powiem wam szczerze, smakuje jak nasza po prostu słodka bułeczka. Oprócz tego kupiłem też coś takiego. Kawałki ciasta jakieś. Nie wiem, co tu jest za nadzienie. Zaraz spróbuję i też zobaczymy, co to jest ciekawego. Raczej specjalnego jakiegoś smaku nie ma. Nie wiem, co to jest za masa. Wydaje mi się, że tu więcej może być jakiegoś dodanego barwnika niż jakiejś konkretnej rzeczy. Natomiast bardzo sycące, takie zapychające. No więc zjem do końca i biorę się za mango. Z mango jest ten problem, że nie mam noża. Także nie będzie to jakieś biznesyjne jedzenie tutaj. No ale co, no, spróbować trzeba. Jak widzicie, pogoda się bardzo ładnie poprawiła. Wyszło słoneczko, także jadę poszukać jakichś wodospadów. A może jednak tutaj jest raj? Albo przynajmniej można się poczuć jak w raju. Powiem szczerze, tutaj na prowincji naprawdę fajnie. Widać, że życie dużo wolniej płynie. No i tak, trzeba sobie powiedzieć. W tym Cebu, jak się tak popatrzyło troszeczkę na tą bidę, na śpiących ludzi gdzieś tam, wiesz, na ulicach. Ale chociaż w tych nawet mniejszych miejscach tutaj też widać, jest takie na przykład zaniedbane bardzo psy, no bo nikt o nie nie dba. Z tego powodu, że ludzie mają też problem nieraz tutaj gdzieś, wiadomo, z dostępem do żywności. Żyją, tak jak mówię, na ulicy, śpią.
Ale jak się tak podjedzie, właśnie odjedzie od tego wszystkiego, rzeczywiście gdzieś na prowincję i zobaczy, jak to wygląda, no to można poczuć się naprawdę jak w raju. Szybki postój na fotki. A to zobaczcie, krowy pod palmami. Jak tu mają dobrze na Filipinach. Hello. No more. Excuse me. Where is the waterfall? Waterfall in Kumhan. Wait, guys, Denmark. In Kumhan Falls. In Kumhan. Yeah. Okay, you can go there. You can see the house with blue color. Yeah. Then you have a road. There yeah. To left. In Kumhan. Left or right? Left. Left. Yeah. Oh. Okay. Hello. Yeah. Blue house. Thank you. This way. This way and here. No. There. Okay. Niebieski dom, jest ścieżka w lewo. Tutaj? No tak jakby. Powolutku, powolutku. O, panie. Hello, sir. Hello. Waterfall? Yes. Okay. Ah, here. Okay. You walk there down, sir. Thanks. No i słuchajcie, udało mi się. Dojechałem. Nie było to jednak takie łatwe, bo faktycznie mapa Google niedokładnie pokazuje miejsce. Przyjechałem, zaparkowałem już skuter. Ziomeczki były na wejściu, wpisałem się z imienia i z nazwiska oczywiście mojego w listę wizytujących tutaj. No i co? Wstęp 30 peso. Także no jakieś śmieszne całkowicie pieniądze. Około 5 minut piechotką jeszcze muszę dojść. I już słyszę wodę. A ścieżka, zobaczcie. Wybetonowana, elegancko. Słuchajcie, droga dość mocno z góreczki, także pewnie na powrót się tutaj galancie spocę. No skuterem to już by się nie zjechało. A co do drogi, no muszę wam powiedzieć, że bardzo przyjemnie. Nie jest jakoś bardzo daleko ode mnie, chyba kilkadziesiąt kilometrów. Jedzie się fajnie, jak już się wyjedzie gdzieś tam z większych miast, to ten ruch wcale nie jest taki straszny. Jeżeli jeździcie trochę na motocyklach u nas w kraju i też widzieliście różne sytuacje na drodze, to tutaj po prostu stosując taką zasadę, żeby na wszystkich uważać, jest po prostu elegancko, nie? Da się jechać, nie jest wcale jakoś tak strasznie. Najważniejsze, no to pośpiech jest tutaj złym doradcą. Więc jakbyście jeździli po Filipinach skuterem, jechać sobie wolniej, obserwować wszystko, co się dzieje z przodu, z tyłu. I tyle, nie przejmować się.
Bardzo fajna, chłodna woda. Powiem wam szczerze. Fajne miejsce. Tylko muszę uważać, żeby się nie przewrócić gdzieś tu z kamerą. Bo byłoby szkoda. Woda odporna nie jest. Powiem wam, że woda bardzo fajna, taka chłodniejsza, nie? Bardzo przyjemnie jest tutaj wejść, żeby się ochłodzić. Miejsce też fajne, w dniu dzisiejszym akurat nawet za bardzo nie ma ludzi. No nic, tylko odpoczywać po prostu. A tu jeszcze taka budka, jakbyście chcieli, można posiedzieć chwilę, odpocząć sobie. Jest gitara. Powiem wam, że piękna sprawa. Posiedziałem chyba z półtorej godzinki. Wymoczyłem się elegancko w wodzie. Fajnie można się schłodzić. Dzisiaj też nie jest w ogóle jakiś taki bardzo gorący ten dzień. Ale przyjemnie. Teraz niestety za karę schodami do góry. Idę do skutera. Troszeczkę się jeszcze ochłodzę. Ochłodzę. Troszeczkę jeszcze może wyschną mi gacie. Bo nie wziąłem sobie na zmianę. Jak nie, to pojadę w samych dżinsach. Właściciel noclegu polecił mi pewną restaurację, ale teraz nie pamiętam dokładnie adresu. Podjadę, to wam pewnie pokażę na miejscu. Tam, gdzie byłem w dniu wczorajszym, pytałem się też jego. Tak zrozumiałem, że chyba tam nie był, ale mówi, że mają podobno właśnie bardzo dobre burgery. No i ogólnie restauracja, tak szczerze powiedziawszy, jak się patrzy, to jest typowo pod obcokrajowców. Jedzenie takie typowo europejskie. No i tak samo jak byłem, no to było troszkę chłopaków gdzieś tam z różnych regionów świata. Smacznie, nie aż tak drogo. Więc pewnie tam jeszcze zajrzę na burgerka któregoś dnia. Dobra. Trzeba podejść, także na razie kończę nagrywanie. Bo mówiąc, przy takim podejściu jeszcze człowiek się dwa razy szybciej męczy. Teraz zobaczcie, jak sobie lokalsi mieszkają. Chatka z drewna, z blachy zrobiona. Co im tu wiele do potrzebne do życia. Prąd jest pociągnięty. Tutaj licznik jest założony na wodę. Ładnie dookoła wszystko, widzicie, posadzone roślinki. Zadbane. Droga wybetonowana. W tamtą stronę mniej więcej, mniej niż 500 metrów jest do wodospadu. Przed chwilą, na którym byliśmy. Tutaj sobie kokosy rosną. Mają swoje sposoby, żeby wejść i ściągnąć takiego kokosa. Obok. Teraz jestem cwaniak, to już wiem, co to za drzewo. Papaja sobie rośnie. I tyle. Ciepło mają. Ubrań jakichś nie potrzebują, nie wiadomo jakich. Wiecie, ogrzewanie jest im niepotrzebne, bo mają cały rok mają ciepło. Jakieś kurki tutaj sobie hodują. Tam obok, nie wiem, czy widzicie, za drzewami jest pole ryżowe, z tego, co mi się wydaje. Także co, no, żeby tylko było jakoś spokojnie i się żyje na prowincji. Bez stresu, bez pośpiechu. Powiem wam, że dzisiaj dopiero właśnie tak czuję, że wypoczywam. O. Skuterki stoją pod dachem.
żeby się nie grzały kanapy i ogólnie motorki, po co mają niszczyć od słońca, nie? No dzisiaj naprawdę jest pierwszy taki fantastyczny dzień. Zachowania tutaj są normalne. Czy to wyprzedzanie na łuku, to właśnie takie zawracanie zaraz przed tobą, jazda samochodami na czołówkę, ale mimo wszystko jest w tym takim jakby szaleństwie gdzieś jakaś nutka takiego spokoju, że oni robią to na tyle delikatnie, że nikt ci też tak nie wyjedzie od razu pod sam nos. Pewnie takie zdarzenia się zdarzają, ale ogólnie jest, ja uważam, że dobrze jeździ. Trzeba mi dosyć dookoła głowy, ale nie ma tragedii. Chociaż wiadomo, że to ja tam jeszcze widziałem i co dopiero zacząłem jeździć. Gatorade. Powiem wam, jedyne co na razie mogę tutaj pić. Niby wiedziałem o tym, że gdzieś tam Filipińczycy niekoniecznie piją wodę i faktycznie w tych sklepach gdzieś jakichś takich przydrożnych, jak teraz jestem na prowincji, no i mają gdzieś tam, co niektóre sklepy w ogóle nie ma wody, a niektóre jak już mają, to mają tą tak zwaną czystą wodę, tak, pure. Ona jest pozbawiona jakichkolwiek składników mineralnych, czyli dosłownie tak jakbyście pili sobie wodę mineralną, moim mineralną mówię, wodę destylowaną. Także pozostaje mi na razie kupować po 35 peso Gatorade'y o pojemności 350 ml, bo inaczej tak to się odwodnie, nic nie poradzę. Oczywiście kosza nigdzie nie ujawniłem, także wszystko jedzie ze mną, a później się wyrzuci. A tutaj zobaczcie, jakie stare budownictwo, pewnie właśnie nie pamiętam, kto tu wcześniej był i dał im wiarę. W sensie skolonizował ich i dzięki temu mają wiarę chrześcijańską, katolicką. Ale będzie to jakieś właśnie budownictwo, albo hiszpańskie, albo portugalskie. Jeden z tych krajów. I kościołek. Kolejna krótka przerwa w podróży. Tak przyjeżdżałem w tamtą stronę już koło takiej miejscowości. I zobaczcie, jaki tu jest piękny kościół. No na mnie nawet robi wrażenie, powiem szczerze. Food Hunters, tutaj przy wjeździe na wyspę Bohol w zasadzie. Szef, który tam się zatrzymałem, mówi, że podobno dobra knajpka. Faktycznie jak przejrzałem menu, to faktycznie i włoska tutaj jest kuchnia i cała masa innej. Także no, ciekawe miejsce. Są też burgerki, jak widzę. Ceny normalne, więc zjemy, zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. A tak wygląda lokal. I powiedzmy przykładowe ceny z menu. Kanapki, burgery, pasty. Nawet bym powiedział, że taniej niż tam, gdzie byłem wczoraj. No i przyszedł kurczak Vindalo z ryżem. Zaraz będziemy próbować. Nie pamiętam, jaka była cena, ale tam pokazywałem wam menu chyba to. Chociaż nie, menu nie nagrałem. Dobra, także nie wiem, jaka jest cena. Smacznego. Tutaj najpopularniejszy sport na Filipinach, czyli koszykówka.
Oczywiście sport też tak zaciągnięty po tej obecności amerykańskiej. Nie jest to istotne, że chłopaki tutaj, no wiadomo, niektórzy mają dobry wzrost, ale większość nie odrasta zbyt mocno od ziemi, nie? Ale koszykówka, gdzie raczej jest sport dla wysokich. Z tego co widzę, to chłopaki grają tak, że grają na całym boisku, ale oprócz tego druga ekipa gra na jeden kosz. I jak ci się zbliżają do kosza, to tamci schodzą im z miejsca jakby. I niesamowite, że nikt sobie nie przeszkadza, nikt tu się nie kłóci, tylko normalnie grają. Dobra, słuchajcie, u mnie jest już po 17, także w przeciągu myślę, że godziny maksymalnie będzie już ciemno. Cały dzień w drodze, sporo materiału. Jadę, byłem jeszcze w 7-Eleven w Tagbilaranie. Powiem szczerze, tam się dzieje na drogę. Muszę wziąć kiedy kamerę, jeszcze taką tą 360 i nagram takie na telefon, żebyście mogli zobaczyć, jaki jest chaos po prostu tam na drogach, ale... Da się jeździć, nie ma tego złego. Jadę z powrotem do hotel, także dziękuję Wam za dzisiejsze i do zobaczenia. Myślę, że dzisiaj to już koniec. Na razie.